Jeżeli nigdy nie grałeś w God of War, nie planujesz, nie jesteś graczem czy graczką, to jest streszczenie dla ciebie. Opowiem ci w nim całą historię Kratosa, a później także Kratosa i Atreusa, która obejmuje trzy pierwsze części God of War z 2018 roku i God of War Ragnarok. Możesz zastanawiać się, czemu dobry człowieku to robisz? No cóż, otóż przygotowałem duży esej o tym, dlaczego God of War i God of War Ragnarok to najciekawsze fantasy dla dorosłych ostatniej dekady. I chciałbym, żebyś obejrzał bądź obejrzała ten esej, żeby w pełni go docenić, dobrze poznać fabułę tych gier. Więc jedziemy. Starożytna Grecja. Kratos to nieustraszony kapitan spartańskiej armii. Podczas jednej z bitew jego żołnierze zostają zmasakrowani, a on sam postawiony w dramatycznej sytuacji. Wiedząc, że jego koniec jest bliski, wzywa na pomoc boga wojny Aresa. Zniszcz armię mojego wroga, a moje życie będzie twoje. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours! Bóg wojny spełnia jego życzenie, ale jak to bywa z bogami, nic nie jest za darmo. Ares przywiązuje Kratosa do swojej woli łańcuchami ostrzy chaosu, czyli broni umocowanej na jego nadgarstkach, której nie sposób zdjąć. W ten sposób Bóg wojny ma nad Kratosem kontrolę i stopniowo zmienia go w bezwolną maszynę do zabijania. Pewnego dnia Ares nakazuje Kratosowi wyrżnąć wioskę miłującą boginię Atenę. Dzień jak co dzień w robocie, Kratos wykonuje polecenie, nie wiedząc, że był to podstęp. Bezwiednie zabija swoją własną rodzinę, żonę i córkę. Tak Ares pragnie pozbawić go resztek człowieczeństwa. Zdruzgotanego Kratosa na swój przewrotny sposób pociesza wyrocznie, mówiąc swoje ulubione, a nie mówiłam, i wypala proch jego bliskich na jego skórze, żeby nigdy nie zapomniał o swoim uczynku. Tak rodzi się mityczny duch Sparty. Blady Kratos spędza kolejne 10 lat na usługach bogów Olimpu do czasu, aż Atena daje mu wyjście. Zabij Aresa, a wszystko zostanie ci wybaczone. I szukając zemsty, Kratos robi szereg questów, które dają mu moc potrzebną do stawienia czoła bogowi wojny, w tym tę wykradzioną z puszki Pandory, i ostatecznie pokonuje Aresa tylko po to, żeby samemu stać się tytułowym bogiem wojny. Przez lata, może wieki, Kratos udowadnia, że jest dupkiem. Jako nowy bóg wojny postępuje kapryśnie, złośliwie i nieostrożnie. Razem z armią Spartan, z którymi czuje się najlepiej, sieje zniszczenie w Grecji, aż w końcu bogowie Olimpu mówią dość. Zeus podstępem pozbawia Kratosa jego boskości i odbiera mu tytuł boga wojny, zostawiając przy tym olbrzymią bliznę na pamiątkę. Kratosa ratuje Gaja, jedna z tytanów, która ma napięku z Zeusem. A tenże Zeus jeszcze przy okazji okazuje się ojcem Kratosa, jakże oryginalny zabieg scenariuszowy, i Kratos dowiaduje się o tym od Ateny ginącej z jego ręki i oddającej życie za Zeusa. Tak, pierwsze trzy God of War'y były pełne banałów i klisz. Kratos staje się jeszcze większym dupkiem i wespół z Gają i jej tytanami rozpoczyna proces oczyszczania Olimpu z elementu boskiego. Dogłębnie i zaczynając od Posejdona, ale niespodzianka! Klisza na kliszy. Gaja okazuje się wcale nie być sojuszniczką Kratosa, a jedynie wysługuje się nim podobnie jak robili to inni bogowie. Strąca go do Hadesu, więc Kratos robi to, co umie najlepiej. Zabija Hadesa, a potem Heraklesa, Hermesa, Hefajstosa, Herę i to tylko postaci z greckiego panteonu na literę H, bo Kratos wyżyna w zasadzie cały panteon greckich bogów. I wreszcie także najważniejszego z nich, samego Zeusa i samą Gaję. A Kratos, żeby przerwać ten opętańczy krąg przemocy i zniszczenia, popełnia samobójstwo. Grecja odżywa na nowo, a sam Kratos, oczywiście, że nie umiera, po prostu ląduje w innej krainie. I tu zaczyna się historia tego God of War z 2018 roku, który interesuje nas najbardziej. Rozpoczyna się lata, może i wieki później po wydarzeniach z Grecji. W Midgardzie, krainie Nordów i świecie nordyckich bogów. Kratos na jakiś czas odnalazł spokój. Poznał i pokochał kobietę, wojowniczkę Fej, która stała się jego żoną i dała mu syna Atreusa. Widzimy go z długą brodą, ale niezmiennie skupioną miną i jak zawsze bladą cerą. Kratos jest w żałobie. Jego ukochana odeszła, a jej ostatnim życzeniem było, żeby Kratos zaopiekował się Atreusem i razem z nim rozsypał jej prochy na szczycie najwyższej góry ze wszystkich dziewięciu krain.
I relacja Kratosa z jego synem nie jest łatwa. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Kratos jest oschły, zdystansowany. W głębi serca odczuwa wstyd za czyny, których dokonał w przeszłości i lęk przed tym, że jego złe cechy przejdą na Atreusa. A z kolei jego syn szuka wsparcia po stracie matki, chce zbliżyć się do swojego ojca, którego ledwie zna, bo opiekowała się nim Fej. Ale śmierć najbliższej osoby nie pozostawia im wyboru. Kratos ścina magiczne drzewo, które utrzymywało zaklęcie ochronne wokół ich domu, co prowadzi do odwiedzin tajemniczego gościa. Szczupły nieznajomy z odkrytym torsem nawet nie próbuje ukryć swojej arogancji. On się nie obawia Kratosa, mówi mu, że wie kim jest i wie kim jest jego syn. I Kratos w nietypowy dla siebie sposób nie chce dać się sprowokować, ale nieznajomy zaczyna go okładać i wyzywać. W końcu Kratos traci zimną krew, wywiązuje się pojedynek. Mężczyzna okazuje się potężny, w zasadzie jest niezniszczalny. Jak sam twierdzi, nie czuje żadnego bólu. Mimo to Kratos wychodzi z walki zwycięsko. Po wyczerpującym pojedynku ostatkiem sił skręca mu kark i zrzuca go w przepaść. Kratos wie, że nieznajomy nie był zwykłym człowiekiem i Atreus nie jest dłużej bezpieczny w ich własnym domu. Dlatego wyruszają w podróż, żeby znaleźć najwyższy szczyt w Midgardzie i spełnić ostatnie życzenie Fej. Na swojej drodze natrafiają na dwóch krasnoludzkich kowali. Niebieskolicego Broka, który przekleństwami posługuje się równie sprawnie co młotem kowalskim, i germofoba Sindriego, który dostaje od ruchów wymiotnych na widok choćby kropli krwi na ostrzu. Krasnoludy są braćmi, ale nie mają ze sobą najlepszej relacji, dlatego prowadzą osobne praktyki kowalskie, a jeden uważa się za lepszego od drugiego. Obaj swego czasu wykuli Mjolnir, czyli młot Thora, oraz, co ważne, Lewiatana, czyli topór w posiadaniu Kratosa, który przed śmiercią oddała mu ukochana Fej. Kratos i Atreus natrafiają także na wiedźmę z lasu, mieszkającą w chatce ukrytej pod brzuchem olbrzymiego żółwia. I na Jormungandra, kolosalnego, mitycznego węża, który opasał swoim cielskiem Midgard. Co ciekawe, wąż wydaje się poznawać Atreusa, chociaż ten nigdy wcześniej go nie spotkał. I tak wiedźma z lasu i wąż pomagają ojcu i synowi w ich misji, choć wiedźma informuje Kratosa, że zna jego sekret. Wie, że on i chłopiec są bogami. Problem w tym, że nie wie tego Atreus. Bo Kratos ze strachu przed tym, co może się wydarzyć, trzyma to przed nim w tajemnicy. I wiedźma przestrzega. Większym zagrożeniem jest odkrycie ich sekretu przez bogów. Dlatego używając magii pomaga ukryć ich przed wzrokiem boskiej dynastii Asów z Odynem na czele. Pomaga im również dostać się na najwyższy szczyt w Midgardzie, który spowiła tajemnicza ciemna mgła. I żeby przez nią przebrnąć, bohaterowie muszą udać się do Alfheimu, krainy elfów, i zdobyć światło, które rozświetli każdy mrok. Szczęśliwie się składa i Jormungandr, olbrzymi wąż, wynurzając się z jeziora, otworzył drogę do świątyni Tyra, budowli wzniesionej w kooperacji wszystkich ras i ludów ze wszystkich krain tego świata pod patronatem Tyra. I Tyr, podobnie jak Kratos, jest bogiem wojny, tyle że tutejszym. Ale zaznaczmy, ma w sobie więcej dobra, pokoju i serdeczności do łączenia niż do dzielenia. I patrzę tu na ciebie teraz, Kratosie. Chociaż nikt nie wie, co stało się tak naprawdę z Tyrem. Jego świątynia posiada pomieszczenie ze specjalnym mechanizmem umożliwiającym podróżowanie między 9 krainami osadzonymi na mitycznym drzewie Yggdrasil. To Midgard, Vanaheim, Svartalfheim, Jotunheim, Asgard, Niflheim, Helheim, Muspelheim i właśnie Alfheim, do którego zmierzają nasi bohaterowie. Alfheim to kraina pogrążona w wyniszczającej bratobójczej wojnie. Mrocznych elfów, Dokalfar z Lyosalfar, czyli jasnymi elfami. Kratos i Atreus lądują w środku konfliktu i wycinają sobie drogę do Świątyni Światła. No cóż, zostawiając za sobą 100 trupów mrocznych elfów, ale hej, traktują przybyszów jak intruzów, więc nie mają wyjścia. Docierają do świątyni, pozyskują magiczne światło, ale ich ingerencja wpływa też na balans sił w wojnie, dając przewagę jasnym elfom. Mówiąc bardziej wprost, Kratos i Atreus zabijają króla mrocznych elfów, bo przypadkiem nawinął im się pod ostrze Lewiatana. A ten, umierając, mówi, że popełnili wielki błąd. What did it say? That we made a grave mistake. Bohaterowie pozostają z poczuciem, że być może pomogli niewłaściwej stronie. Wracają do Midgardu i z pomocą światła Alfheimu i ze wsparciem wiedźmy
udaje im się dotrzeć na najwyższy szczyt Midgardu. A tam nasz tajemniczy nieznajomy, któremu Kratos skręcił kark i którego rzucił w przepaść. Do tego w towarzystwie dwóch mało rozgarniętych dżentelmenów. Jeden to Magni, drugi to Modi, synowie Thora. A nieznajomy okazuje się być ich wujkiem, Baldurem, bratem Thora, synem Odyna i Frey. Trzej asowie przesłuchują Mimira, czyli uwięzionego w drzewie byłego doradcy Odyna, najmądrzejszego człowieka w tym świecie. Chcą wiedzieć, dokąd udał się Kratos i Atreus, ale Mimir nie jest w stanie im pomóc. Gdy odchodzą, Kratos i Atreus konfrontują się z Mimirem, który informuje ich, że co prawda weszli na najwyższy szczyt w Midgardzie, ale wcale nie jest to najwyższy szczyt spośród 9 krain, o który chodziło Fey. Bo ten znajduje się w Jotunheimie, krainie zamieszkanej przez Jotnarów, olbrzymów. I istnieje tylko jedno przejście do Jotunheimu. Chronione ono jest runami, które rozumieją wyłącznie giganci. Na szczęście, Mimir jest w stanie zaprowadzić ich do ostatniego żyjącego olbrzyma. Muszą go tylko do niego zabrać. A problemem jest fakt, że facet stał się drzewem. I sobie tak stoi od kilkuset lat, więc prosi Kratosa, żeby odciął mu głowę i zabrał ją do wiedźmy z lasu, która będzie w stanie go reanimować. Nim Kratos bierze zamach swoim toporem lewiatanem, Mimir przestrzega go podobnie, jak zrobiła to wcześniej wiedźma. Nie powinien przed synem ukrywać faktu, że jest synem Boga. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. There's much about me I would not have him know. No ale rach, ciach, bohaterowie docierają do chatki wiedźmy z odciętą głową Mimira, ta ożywia głowy, a Mimir od razu rzuca wielki spoiler. Wiedźma z lasu to tak naprawdę Freya. Hello Freya, been a long time. You look well. Królowa dynastii bogów Vanów, była żona Odyna i matka Baldura, tego nieznajomego, który podąża tropem Kratosa i Atreusa. Kratos zarzuca Freyi hipokryzję, wskazując na to, jakiego synalka wychowała i wyrusza ze swoim synem i gadającą głową przytrczoną do pasa w poszukiwaniu ostatniego żyjącego giganta, którym okazuje się być Jormungandr, olbrzymi wąż. Mimir, wydając z siebie dziwne dźwięki, namawia go do pomocy, a wąż otwiera drogę do ukrytego skarbca w świątyni Tyra, gdzie znajdują run aktywujący moc do Jotunheimu. Nie idzie jak spłatka. Po drodze bohaterowie konfrontują się z synami Thora, Modim i Magnim. Zabijają Magniego, a podczas walki z Modim, bezsilny Atreus, chcąc pomóc swojemu ojcu, zaczyna przejawiać oznaki spartańskiego szału, czyli boskich umiejętności przejętych po ojcu, o których sam nie miał pojęcia. Traci przytomność i zapada w śpiączkę. Przerażony Kratos zabiera chłopca do wiedźmy, Freyi, błagając ją o pomoc. Ta twierdzi, że Atreus, nieświadom swojej boskości, dosłownie zmaga się wewnętrznie. Ukrywanie przed nim jego pochodzenia wywoła tylko więcej szkód. Kratos musi powiedzieć synowi, kim naprawdę jest, ale wcześniej musi udać się do mroźnej krainy Helheimu, krainy zmarłych, i zdobyć serce strażnika, żeby Freya mogła wybudzić chłopca ze śpiączki. I mroźny topór Kratosa, Lewiatan, jest bezużyteczny w Helheimie, dlatego Kratos udaje się do swojej chatki i dosłownie rozgrzebuje swoją przeszłość. Wykopuje ogniste ostrza chaosu, które dostał kiedyś od Aresa i których miał nadzieję już nigdy nie dzierżyć. Udaje się do Hel, osiąga swój cel. Rym nie był celowy. Wraca do Freyi, wybudza Atreusa i mówi mu prawdę. Tak, synu. Twój tata jest bogiem wojny z innego świata. Tak, ty również jesteś bogiem, a przynajmniej półbogiem. A że Atreus jest jedynakiem, nie przyjmuje tej rewelacji tak, jak można było przypuszczać. To znaczy, szybko wykształca w sobie kompleks wyższości. Wiem, bo sam jestem jedynakiem. Gdy ponownie spotykają Magniego, syna Thora, chcącego zemścić się za śmierć swojego brata, Atreus zabija go bez litości i pomimo protestu swojego ojca. Czemu? Bo czuje się Bogiem. Bogowie nie mają ograniczeń. Na oczach Kratosa jego syn zmienia się w kogoś, kim tak bardzo nie chciał, żeby się stał. Aroganckiego, złośliwego i porywczego, kapryśnego Boga, którym Kratos sam kiedyś był. Bohaterowie docierają do bramy prowadzącej do Jotunheimu, ale atakuje ich Baldur. Porywczość i niepokorność Atreusa prowadzi do klęski. Nie słuchając się ojca, atakuje Baldura, co prowadzi do zniszczenia bramy umożliwiającej podróż między światami, a Kratos i Atreus lądują w Helheimie. Kratos stawia Atreusa do pionu. Chłopcze, ogarnij się i wyjdź ze swojej fazy emo. Co przynosi skutek?
Atreus próbuje się tłumaczyć, że nie miał nad sobą kontroli, ale nie powinniśmy mu wierzyć, bo każdy dzieciak tak powie. I próbując wydostać się z Helheimu, bohaterowie doświadczają wizji. To właściwie wizja Baldura spierającego się ze zjawą swojej matki, wizja z przeszłości. Freya tak bardzo kochała swojego syna i tak bardzo bała się, że spotka go coś złego, że użyła magii, która uczyniła go niezniszczalnym. Sęk w tym, że tym samym pozbawiła go także jakiegokolwiek czucia i uczucia, nie tylko bólu, również przyjemności. W wizji Baldur zrozpaczony błaga swoją matkę, żeby zdjęła z niego zaklęcie, które w jego oczach jest klątwą. Freya odmawia, twierdząc, że to jedyny sposób, żeby go chronić, dlatego Baldur jest chodzącym nihilistą i dlatego nienawidzi swojej matki. What you did to me? To być może jeden z momentów, w których Kratos, widząc toksyczną relację rodzica z dzieckiem, zaczyna mieć głębsze refleksje na temat swojego modelu rodzicielstwa. Bohaterowie wydostają się z Helheimu i wracają do Midgardu, a Mimir ma pomysł, jak mogą dotrzeć do Jotunheimu, mimo iż zniszczono bramę, która to umożliwia. Otóż pod świątynią Tyra znajduje się ukryta komora, która stanowi lustrzane odbicie bramy do podróży między światami. Po prostu jest do góry nogami, więc Kratos musi ją elegancko wywrócić. I do tego celu potrzebuje specjalnego klucza do komory, który wytwarzają krasnoludcy, bracia Brok i Sindri. I to stanowi świetny pretekst do ich pojednania i założenia spółki z usługami kowalskimi, oczywiście z ograniczoną odpowiedzialnością, bo nigdy nie wiadomo. Ale to nie koniec komplikacji. Aby wywrócona do góry nogami, czy może nogami do góry brama mogła działać, potrzebny jest specjalny kamień, oko Bifrostu. Co prawda znajdował się w posągu Thora, ale kiedy wybudzili węża Jormungandra, ten wpierniczył ją, bo nigdy nie lubił Thora. Więc muszą poprosić węża, żeby wpuścił ich do środka. Mówiąc wprost, idą w Jonasza. Wpływają przez paszczę do wewnątrz węża, znajdują kamień, ale wąż zostaje zaatakowany z nimi w środku. Wypluwa ich, zgadliście, to znowu Baldur przyleciał na swoim smoku. Epicką bitwę między Kratosem a Baldurem, kolejną zresztą, próbuje przerwać Freya. Błaga i apeluje do rozsądku swojego syna. My boy. Ale ten nie zamierza odpuścić. Przypadkiem Baldur kaleczy się grotem strzały zrobionym z magicznej jemioły, czymś co wcześniej Atreus otrzymał od Freyi. I can feel this. I can feel everything. I okazuje się, że to jest jedyna rzecz, która przełamuje zaklęcie. Baldur znowu czuje cokolwiek, nawet jeśli to tylko ból, to jest w ekstazie. Walczy jeszcze bardziej zaciekle, a Freya jest coraz bardziej zrozpaczona, wiedząc, że bohaterowie odkryli jego piętę Achillesową. W ostatnim odruchu desperacji, próbując rozdzielić walczących, chce pozwolić swojemu synowi odebrać jej życie. Jeśli tylko to sprawi, że poczuje się lepiej, prosi go o wybaczenie, gotowa umrzeć z jego rąk. Ale Kratos nie chce na to pozwolić. Bez zaklęcia Baldur jest śmiertelny. Kratos kręca mu kark. Why do you even care? You could have walked away. The Cyberians here must be better than this. I ratuje życie Freyi, a ta jest w rozpaczy i w furii i poprzysięga zemstę na bohaterach. Wstrząśnięty sytuacją Atreus wyznaje ojcu, że boi się, że spotka ich ten sam los, który prawie spotkał Freya, kiedyś Zeusa z rąk Kratosa, że kiedyś zabije swojego własnego ojca. A Kratos uspokaja go, mówiąc, że sami napiszą swoją własną historię. Wreszcie mogą użyć bramy w świątyni Tyra, żeby trafić do Jotunheimu. Ojciec i syn wchodzą na najwyższy szczyt i w zgodzie z życzeniem Fey rozsypują jej prochy po krainie. Ale to nie wszystko. Natrafiają też na świątynię, która opowiada historię gigantów. Wszystkie olbrzymy już nie żyją,
A prawdziwe imię Fej, ukochanej Kratosa i matki Atreusa, to Laufi. Fej była jednym z Jotnarów, olbrzymów, a to znaczy, że Atreus jest nie tylko w połowie bogiem, jest także w połowie Jotnarem, a jego jotnarskie imię to Loki. The giants called me Loki? Loki. Tak, wiem, też przeszły mnie ciarki, znowu. Malunki przedstawiają przepowiednie Ragnaroku, nordyckie apokalipsy, a jeden z nich, śmierć Kratosa, co też Kratos ukrywa skrzętnie przed synem. Podróż zbliżyła ich do siebie, Atreus ma wiele pytań, chce zrozumieć, kim jest, ale Kratosowi wystarczy po prostu to, że jest. Wracają do Midgardu, do swojego domu, ale śmierć Baldura uruchomiła łańcuch zdarzeń, którego nie da się zatrzymać. Rozpoczął się już Fimbulwinter, surowa zima, która zwiastuje początek Ragnaroku. Mijają 3 lata i 3 lata trwa już sroga zima w Midgardzie. Atreus podrósł, fajny z niego chłopak, zawsze na klatce się kłania, dzień dobry mówi. Ma jednak obsesję na punkcie przepowiedni, które ujrzał z ojcem w Jotunheimie. Wierzy, że tajemnica jego tożsamości, Lokiego, jest kluczem do powstrzymania Ragnaroku. Podczas powrotu z jednego z polowań atakuje ich Freja, próbując zabić Kratosa. To nie jest pierwszy raz, kiedy to robi, bo jest wciąż owładnięta pragnieniem zemsty za Baldura i nie spocznie, dopóki nie spełni swojej obietnicy. Bohaterom udaje się przed nim uciec, a już w domu Fenrir, jeden z wilków zaprzęgowych, umiera ze starości, trzymany w objęciach Atreusa. Atreus wypowiada pożegnalną inkantację, a jeden z 4 fragmentów duszy Fenrira przenika niepostrzeżenie do sztyletu Atreusa. Historia lubi zataczać koło, bo podobnie jak 3 lata wcześniej, ich dom nawiedza nieznajomy. A w zasadzie 2. Pierwszym z nich jest Thor, bóg gromów, a drugim jego ojciec, Odyn. Odyn składa pokojową ofertę. Kratos i Atreus nie będą wchodzić w drogę asom, a ci w zamian zrobią to samo. Jest tylko jeden warunek. Atreus zaprzestanie swoich prób odnalezienia boga wojny Tyra. How does peace strike the esteemed, retired god of war? How about we just don't kill each other? How about you stay home? Kick up your feet, seek no quarrel with me, and I'll have none with you. Of course, it means that that one has to stop his search for Tyr. I ta informacja zaskakuje samego Kratosa, który zdaje sobie sprawę, że Atreus działał za jego plecami. Mimo to odmawia Odynowi. A ten w odpowiedzi pozwala swojemu synowi Thorowi na zemstę za Magniego i Modiego. I rozpoczyna się jedna z najbardziej epickich walk w historii tego uniwersum. Między Kratosem i Thorem. Żaden z nich nie wygrywa ani nie przegrywa. Thor, prowokując Kratosa, chce zobaczyć prawdziwego boga wojny. I to też dostaje w postaci petardy w gębę i utraty zęba. Odpuszcza, uznaje to za godną spłatę długu krwi, choć Kratos wie, że spotka Thora ponownie. Poobijany wraca do domu z pomocą Sindriego i Broka. Na miejscu zastaje Atreusa i wywiązuje się między nimi sprzeczka. Atreus w tajemnicy przed ojcem szukał wskazówek na temat swojego pochodzenia oraz losu i miejsca pobytu Tyra. Jeżeli ten nordycki bóg wojny rzeczywiście wciąż żyje, to zapewne zna odpowiedzi, których szukają. Kratos decyduje się pomóc Atreusowi, widząc jego nieustępliwość, a krasnoludcy bracia Brok i Sindri dobrodusznie przygarniają bohaterów do ich nowego, stylowego domku, wzniesionego na gałęziach drzewa Yggdrasil, gdzieś pomiędzy krainami. Bohaterowie wyruszają do Svartalfheimu, krainy krasnoludów, gdzie według wskazówek umieszczonych na malowidłach przebywać może uwięziony przez Odyna Tyr. Trafiają do Nidavellir, krasnoludzkiej stolicy, w której przebywa dawny kompan Fej, zmarłej ukochanej Kratosa i matki Atreusa. To Durlin, który pokryje mu, bo kruki Odyna czuwają, przekazuje bohaterom wskazówki na temat ewentualnego pobytu Tyra. Chodzi o kopalnię Jarnsmida. I rzeczywiście, Kratos, Atreus i Mimir odnajdują w nich nordyckiego boga wojny we własnej osobie. Ale Tyr wydaje się być cieniem tego, kogo spodziewali się zobaczyć. Brother, let me try. Tyr. Tyr. Look. You know me, don't you? You killed Mimir.
No. No, 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 no. Yeah, we brought him right back. Yeah. Stay away from me, you monsters! Stop! We need him! Więziony i torturowany przez Odyna od wieków, wymęczony i wyczerpany psychicznie. I co bardziej szokujące, pacyfista. Tak, Bóg wojny złożył śluby pokoju i wstrzemięźliwości od przemocy. Ten Bóg wojny, Tyr, nie będzie walczył. Ale mimo to zgadza się dołączyć do bohaterów nie jako żołnierz, a jako przewodnik i doradca. Wszyscy wracają do magicznej krasnoludzkiej chatki na drzewie i wypijają gorące kakao. Dla Tyra to pierwsze od 700 lat, dlatego karuzeli śmiechu nie ma końca. No to pośmialiśmy się, ale w nocy Atreus, po kryjomu, wbrew wiedzy ojca, wyrusza na misję zrekrutowania Freyi. I pomaga mu w tym Sindri, który, jak się okazuje, towarzyszył mu w jego tajnych eskapadach, o których nie wiedział Kratos już od jakiegoś czasu. Chłopak i krasnolud zaprzyjaźnili się i raz na jakiś czas wyskakują na miasto na lówkę i śledzika. Atreus staje przed obliczem Freyi, tłumaczy jej, że według przepowiedni z Jotunheimu jest ostatnim żywym gigantem. Mija się trochę z prawdą, bo jest przecież jeszcze wąż Jormungandr, który zapadł w smaczny sen zimowy. Mówi jej także, że odwiedził ich jej były mąż, zawsze przebiegły manipulant Odyn. A że Ragnarok się zbliża, to jedyną szansą na przetrwanie jest trzymać się w kupie. Zarzucić tak błahe sprawy jak zemsta za zabicie syna, złapać się za dłonie, usiąść przy ognisku, wypić kakao i zaśpiewać Kumbaya. Ale Freya subtelnie odmawia. Leave this place. Go and do not return. Go before I change my mind. Do not expect the same mercy for your father. I zaznacza, że przy następnej okazji zabije go. W sensie też Atreusa, bo planów co do zabicia Kratosa nie zmieniła. Atreus nie osiąga swojego celu, dlatego w drodze powrotnej do krasnoludzkiej chatki Sindri próbuje pocieszyć go, zdradzając mu pewien sekret. Jego brat, Brok, umarł. A Sindri znalazł sposób, żeby go wskrzesić, choć Brok wcale o tym nie wie. Może więc, skoro zbliża się koniec świata, to warto też skończyć z sekretami przed bliskimi? Obaj przyrzekają sobie być bardziej otwarci i szczerzy wobec swoich najbliższych. Kratos, Atreus, Mimir i Tyr następnie wyruszają wspólnie do Alfheimu. Tak, tej krainy elfów, w której trwa odwieczna wojna pomiędzy jasnymi i mrocznymi elfami, a której równowagę podczas ostatniej wizyty zupełnie przypadkiem zaburzyli nasi bohaterowie. I tym razem kraina wygląda zupełnie inaczej. To jasne elfy zyskały przewagę po śmierci króla tych drugich, więc tym razem trzeba wyrzynać te jasne elfy, które są równie upierdliwe jak te ciemne. Zresztą te ciemne trochę też, jak wejdą pod topór. Ale bohaterowie poszukują kapliczki stworzonej przez jotnarską czarowniczkę Groę, której przepowiedniami dotychczas kierowali się Kratos i Atreus. I ku ich zaskoczeniu okazuje się, że Groa posłużyła się manipulacją. I przepowiednia Ragnaroku, którą znali, została przez nią przekłamana, żeby zmylić Odyna. She lied. Groa lied. Of course she did. Odin's working off a false prophecy. So then, we can win Ragnarok. We can beat Odin. We are not present in any of this. But that was Tyr leading the charge against Asgard. Plus, Hel's army was there. And the elves. Champion. Okay, whoever that is doesn't matter. But for the first time, we know something Odin doesn't. We just saw we can win. Bo widzicie, Ragnarok nie oznacza apokalipsy końca wszystkich dziewięciu krain. Zamiast tego Champion zjednoczy wszystkie dziewięć światów przeciw Asgardowi i dynastii Asów. Wszyscy nasi bohaterowie podejrzewają, że tym Championem jest Tyr. Ale ten wyjątkowo niepocieszony w milczeniu opuszcza kapliczkę. Drużyna wraca do krasnoludzkiej chatki, a Tyr smutno powłóczy nóżkami. I tym razem przy wspólnym ciepłym kakałku jest jakoś tak smutno, troszkę przypałowo. Tyr sugeruje, że może to Atreus, czy też właściwie Loki ze względu na swoje pochodzenie będzie czempionem wspomnianym w przepowiedni. Na co Kratos traci cierpliwość, nie życzy synowi takiego losu, samemu najlepiej wiedząc, jak kończą się takie historie. Wybucha sprzeczka, a obrażony Atreus udaje się do swojej izby, zasypia i budzi się w innym świecie. Jasna cholera, to Jotunheim! Poznaje w nim młodą dziewczynę w jego wieku, Angrbodę, także Jotunkę, czy Jotnarkę. W
bezimiennie, można mówić. A więc nie jest ostatnim żyjącym olbrzymem. Angrboda opowiada Atreusowi, a właściwie Lokiemu, o ludzie Jotnarów i ich kulturze. Giganci umarli, ale swoje dusze umieścili w małych, kulistych kamieniach, których opiekunką stała się Angrboda. Tylko w ten sposób mogli uniknąć całkowitego unicestwienia z ręki Odyna. Jest szansa, że giganci jeszcze wrócą. Atreus dowiaduje się też z jednej z kapliczek, co ukrył przed nim ojciec. Przepowiednia Ragnaroku to także zapowiedź śmierci Kratosa. Ale to nie wszystko. Żyje jeszcze jedna Jotunka. Babcia Angrbody, Gryla. I jest dosłownie olbrzymką, w sensie jest ogromna. Aby wydłużyć swoją egzystencję, pożera dusze lokalnych zwierząt. Dość powiedzieć, że nie jest w najlepszej relacji z wnuczką. Mimo to Atreus i Angrboda wybierają się do jej chatki. W zasadzie chaty, bo wszystko jest tam ogromne, jak chciałem powiedzieć w baśniach braci Grimm, ale nie wiem, czy tak było. W jej piwnicy znajdują martwego węża, z którego Angrboda wyssała duszę. Atreus postanawia zrobić sztuczkę. Wyjmuje jeden z kulistych kamieni z torby z duszami Jotnarów. Taki jeden kamyk z wygrawerowanym imieniem Jormungandr, a dusza z tego kamienia przemyka do ciała węża. Ten ożywa i od razu spieprza. Atreus się od razu zniechęca. Mówi, że już nie będzie tak robił, ale chłopak nie wie, że dokonał czegoś niezwykłego. Uwaga, trzymajcie się. Właśnie stworzył tego Jormungandra. Węża, który podrośnie i oplecie swoim ciałem cały Midgard. To właśnie dlatego wąż go poznał w przeszłości. Bo Loki go stworzył. A czas w mitologii, jak widzicie, jest koncepcją względną. Ale jeszcze do tego wrócimy. Dochodzi do spotkania z babcią Grylą, która nie jest zbyt przyjemna. Atreusowi i Angrbodzie udaje się uciec, rozbijając jej garnuszek do konsumpcji niewinnych węży i czyłałek. Atreus próbuje wrócić z powrotem do domu krasnoludów, ale myśląc o domu, pojawia się nie w tej chatce, co trzeba. Otóż trafia do swojej starej chatki, w której mieszkał z tatą i mamą, a tam czeka już na niego wkurwiony ojciec, mówiąc, że zniknął na 2 dni, i gdzie on się szlaja i co to znaczy, ale Atreus ani mrumru. Bo obiecał Angrbodzie, że nic nie powie o swojej wizycie w Jotunheimie. To jedynie zwiększa napięcie między synem i ojcem i całkowicie stoi w sprzeczności z postanowieniem Atreusa i Sindriego, no, żeby przestać mieć tajemnice przed bliskimi. I kłótnie przerywa, bam, Walkiria. Pojawia się znikąd, spuszcza Kratosowi niezłe wpierdy, ale co się dzieje? Ta Walkiria to jest tak naprawdę Freja. Po prostu założyła zbroję Walkirii, żeby Kratos jej nie poznał i znowu przede mnie uciekł. Jezu, wygląda totalnie kozacko, walczy do ostatniej kropli krwi. Atreus próbuje pomóc ojcu, co się dzieje, zmienia się w niedźwiedzia, bo umie, bo może, bo chce. Ale kochani, Kratos powstrzymuje go przed rzuceniem się na Freję. Nie chce pozwolić jej zginąć, mimo że w drugą stronę nie mógłby liczyć na litość. Freja jest tak poruszona tym gestem, że oferuje rozejm. Kratos pomoże jej zdjąć klątwę, którą narzucił na nią Odyn, zaklęcie wiążące ją z Midgardem i uniemożliwiające jej swobodną podróż między światami, a ona rozważy, czy oszczędzić jego życie. Maybe. For the moment. You're of more use to me. Źródło klątwy znajduje się w Vanaheimie, skąd pochodzi Freja, oryginalnie przecież przywódczyni Vanów. I tam też czeka na nich Frej. Podkreślam, Frej, nie Freja, czyli brat, gawędziarz, bawiarz i wbrew własnej woli tymczasowy przywódca Vanów. Kratos spełnia obietnicę, pomaga uwolnić Frej od jej klątwy, musząc przy tym zabić Nidhoga, mitycznego smoka, który w wolnych chwilach podgryza korzenie Yggdrasilu, żeby drzewo nie rozrosło się między światami w niekontrolowany sposób. I oczywiście zupełnie przypadkiem, jak to z Kratosem bywa, ostrze lewiatana ścina głowę jakiejś bestii. Więc Freja, nareszcie wolna, proponuje pokój. Nie wybaczy Kratosowi zabicie jej syna Baldura, ale klęska Odyna i wyzwolenie 9 krain spod jego tyranii jest dla niej ważniejsze, żeby nie powiedzieć bardziej kuszące, bo sama doświadczyła tej tyranii na własnej skórze. W międzyczasie Atreus wyrusza w kolejną swoją podróż w tajemnicy przed ojcem, tym razem do samego Asgardu. Bo widzicie, gdy Odyn odwiedził ich w domu, powiedział Atreusowi, że jest zawsze mile widziany w jego krainie, a nawet, że może byłby w stanie nauczyć się tego, jak być bogiem. Atreus chce podjąć ryzyko, przeniknąć do Asów jako szpieg, i dzięki temu poznać plany Odyna. Więc ląduje w Asgardzie, wspina się po olbrzymim majestatycznym skalnym murze i gdy dociera na szczyt,
poznaje największego dupka w tym panteonie, Heimdalla. Arogancki, zarozumiały i złośliwy, trochę jak młody Kratos, droczy się z Atreusem i jest tym większym dupkiem, że Heimdall potrafi przewidzieć każdy twój ruch. To tak jakby natrafić w szkole na znęcającego się nad tobą łobuza, któremu nigdy nie będziesz w stanie oddać, bo zawsze uchyli się przed twoim ciosem. Heimdall zabiera Atreusa do stolicy Asów, oddając go w ręce Odyna i nie omieszkując przy tym podzielić się swoim zdaniem. Chłopak przyszedł tu na przeszpiegi, ale Odyn go zbywa i mówi: chodź młody padawanie, pokażę ci czary. I co niezwykłe, Odyn jest autentycznie miły i czarujący. Mało tego, odnosi się do Atreusa często w bardziej podmiotowy i partnerski sposób niż ojciec Kratos. Podkreśla, że jeżeli Atreus chce wrócić do domu, to może to zrobić w każdej chwili, bo nie jest jego więźniem. Dostaje nawet swoją własną izbę po Modim, tak, tym Modim, braciem Magniego, którego Atreus zabił, zresztą zabił ich obu, także ten. Atreus poznaje także Thrud, siostry Magniego i Modiego i co ciekawe, szybko znajduje z nią wspólny język, a wręcz jest nią zauroczony. This was his room, you know? His? My brother's. Your brother? Modi? Ah, your brother. To niezwykłe, ale Atreus bardzo szybko zaczyna czuć się w Asgardzie wśród Asów niemal jak w domu. Niemal, bo jest też Thor, który chętnie zmiażyłby mu jego małą czaszkę za to, co zrobił jego synom. Odyn zdradza, że od wieków jest w posiadaniu tajemniczego artefaktu, magicznej maski, która pozwala spojrzeć poza rzeczywistość, którą znamy. Spróbował raz i stracił oko. Ale gdyby udało się pozbierać resztę jej fragmentów, połączyć ją w całość, poznać jej zastosowanie, to być może można by uniknąć Ragnaroku. We could find out why we're here, learn how to change our fates, stop Ragnarok for good maybe, save the people we love. Być może Odyn mógłby zobaczyć, co go czeka, bo ma obsesję na punkcie wiedzy i siebie samego. Dlatego wysyła Atreusa wraz ze swoim synem Thorem, ze wszystkich ludzi, do Muspelheimu w poszukiwaniu kolejnego fragmentu maski. Atreus próbuje dogadać się z Thorem i nawet pojawia się między nimi jakaś nić porozumienia, którą w sumie można by przyrównać do relacji żarłacza białego z rozentuzjazmowaną makrelą. W każdym razie znajdują fragment maski, ale co ważniejsze, Atreus po kryjomu za plecami Thora spotyka się w Muspelheimie z Angrbodą, odkrywając kolejny kawałek jotnarskiej przepowiedni. Asgard zostanie zniszczony, gdy władca Muspelheimu, bóg ognia Surtr, złączy się ze swoją ukochaną, lodową gigantką Sinmarą w jeden byt. W tym czasie Kratos realizuje swój quest w towarzystwie Frey i Mimira. Odwiedza Norny, trzy boginie przeznaczenia, które mogą pomóc zrozumieć mu te wszystkie przepowiednie oraz jego i jego syna w nich rolę. Norny odpowiadają zagadkami, bawią się Kratosem, no bo jakżeby inaczej, ale w końcu mówią mu trzy rzeczy, których warto być pewnym. Ale czy na pewno? Po pierwsze, Kratos w końcu umrze. Po drugie, Heimdall zamierza zabić Atreusa. I po trzecie, nie ma czegoś takiego jak spisany los. Wszystkie przepowiednie są przewidywaniami konstruowanymi na podstawie ludzkich zachowań i cech, co de facto może podważać pierwsze dwa punkty. Ale czy na pewno? There is no grand design, no script, only the choices you make. That your choices are so predictable merely make us seem prescient. When my son was born, shut up! Kratos wie, co ma zrobić. Ma w dupie, czy zginie, czy nie. Nie pozwoli Heimdallowi zabić jego syna i jakkolwiek nie uciekałby przed uśmierceniem bogów, jakkolwiek nie chciałby wreszcie dać sobie spokoju z ingerowaniem w sprawy bogów, los i tak go dogania. A właściwie jego natura i decyzje. Musi zrobić to, co musi zrobić. Ale czy na pewno? Obiecuję, że to już był ostatni raz. Dzieli się wieściami z resztą ekipy z wesołej, krasnoludkiej chatki, w tym z Tyrem i Brokiem oraz Sindwim. Bracia wiedzą, że Heimdall przewiduje każdy ruch swojego przeciwnika, więc pokonanie go wydaje się niemożliwe, chyba że... Draupnir. Samoreplikujący się pierścień Draupnir jest reliktem, który może dać przewagę Kratosowi. Więc wybierają się do Svartalfheimu, żeby poprosić o pomoc jedyną istotę, która może zmienić Draupnir w broń zdolną pokonać Heimdalla. Pani Kuźni, Syrena i muza wszystkich ciężko pracujących kowali krasnoludów, ludzi z żelaza. Obiekt westchnień dla wielu, w tym Broka, to jest o tyle ważne,
że Brock zostaje dosłownie zghostowany przez panią. I tajemnicza pani wykuwa z pierścienia włócznie Draupnir, potężna broń, która może replikować się na życzenie Kratosa, to znaczy, że Kratos może detonować włócznie i momentalnie tworzyć nową. Ale Brock wciąż nie rozumie, dlaczego pani go olewa. Łamie sobie nad tym głowę. Dlaczego? Dlaczego nie zwraca na niego uwagi? I prawda jest trudna do przełknięcia, bo nie dostrzega cząstki jego duszy. I w tym momencie Brock uświadamia sobie, że jest niekompletny. A jest niekompletny, bo zmarł i powrócił, co ukrył przed nim Sindri. I chociaż Brock jest targany emocjami, to w jakiś sposób pociesza go i uspokaja. Opuszczając Svartalfheim, na drodze Kratosa staje sam Odyn. Mówi, że był zaskoczony, gdy Atreus z własnej nieprzymuszonej woli zapukał do jego drzwi. O czym zaznaczmy, Kratos nawet nie wie. Sekrety, sekrety. A jeśli chce, żeby chłopiec był bezpieczny, to musi pozwolić jemu, Odynowi, wyjść z tej konwersacji żywym. Co jak dobrze wiemy, Kratosowi nie zawsze wychodzi. Wszechojciec przekonuje, że chodzi mu o pokój, ale Mimir dobrze zna manipulację Odyna. Odyn zachwala Atreusa, akcentuje, jak wiele mógłby się od niego nauczyć. Jest kluczem do wyrywania się z tych przeklętych przepowiedni, kimś, w kogo warto wierzyć. A czy ktokolwiek, kiedykolwiek wierzył w Kratosa? Jakim właściwie bogiem jest grecki bóg wojny w tym wydaniu? Czy choć raz ktoś modlił się do Kratosa? What do you even know of godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about mortals. Odyn nazywa Kratosa potworem, nazywa go mordercą, bogiem bez celu i udawanym bóstwem. I może dlatego Atreus woli towarzystwo Odyna i innych asów. Well played, Odyn, well played. Ale Kratos zachowuje zimną krew. Don't listen to him, brother. He's just trying to get in your head. A Mimir pociesza go, że to sprawdzony zestaw trików wielkiego kłamcy Odyna. Mimo to słowa te nie spływają po Kratosie. Tymczasem Atreus w Asgardzie rozwija swoje kompetencje towarzyskie. Dowiaduje się, że Thor może sprawia wrażenie osłego, mało rozgarniętego osiłka, ale ma dobre serce. Jest poniżany przez swojego ojca Odyna, który publicznie go upokarza, który podkreśla jego niekompetencje i porażki jako ojca. No, Magni i Modi, patrzę na was, chociaż jesteście martwi. I to też pcha Thora w alkoholizm. Ma wsparcie bliskich, swojej ukochanej Sif i ich córki Thrud, które pomaga mu wyjść na prostą, ale wciąż zmaga się z ojcem. Sif również namawia go do tego, żeby wyszedł z cienia Odyna i nie był na każde jego zawołanie. I także Thrud wydaje się dobrą osobą, w przeciwieństwie do jej zmarłych braci. Zostaje przez Odyna wysłana wraz z Atreusem do Helheimu w poszukiwaniu kolejnego fragmentu maski. I tam dochodzi do ciekawej sprzeczki między Atreusem a Thrud. Ona nie widzi złych uczynków swojego dziadka i nie chce wierzyć w opowieści o torturowaniu Mimira, o więzieniu Tyra, o torturowaniu Frei, o wybiciu rasy Jotunów. Z kolei Atreus nie potrafi dostrzec złych uczynków swojego ojca Kratosa i tego, co zrobili Magniemu i Modiemu, sprowadzając to do samoobrony. To ciekawa dyskusja, bo dwoje młodych bogów to nadzieja na wzajemne zrozumienie między odwiecznie spiskującymi przeciw sobie i walczącymi dynastiami bogów. Jeżeli oni są w stanie się dogadać, no to może jest nadzieja na pokój w tej krainie. Ale wtopa! Atreus w odruchu dobrego serca uwalnia w Helheimie ogromnego wilka. To strażnik Garm, który uciekając z Hel zaczyna rozrywać tkankę rzeczywistości. Atreus jest załamany, ale co fascynujące, Odyn nie suszy mu za to głowy tak jak zrobiłby Kratos. Mówi, no każdemu się zdarza, mordo. Well, we all make mistakes, son. Zrezygnowany chłopak mimo to prosi Odyna o odesłanie go do Midgardu. I niespodzianka. Odyn podkreśla, nigdy nie trzymałem cię tu wbrew własnej woli i spełnia jego prośbę, chociaż nie bez żalu. Taki to jest miły, poczciwy starszy pan. Więc niepocieszony Atreus wraca do krasnoludzkiej chatki na drzewie i do ojca i trafia w sam środek walki z istotami z Helheimu. Oto rezultat jego działań. Spuszczony z łańcucha Gorm szaleje i rozpruwa dziury między światami, przez które wypełza ta łatajstwo z Hel. Freja, Freyr, Sindri, Brock i Kratos oraz, nie zapominajmy, zawieszona przy jego tyłku głowa Mimira, dają odpór atakowi i zamykają wyrwę. Atreus po dniach rozłąki wreszcie widzi się ponownie ze swoim ojcem. Kratos wiedział, że jest w Asgardzie.
I chłopak spodziewa się porządnej bury. Przecież nie rozstali się w najlepszych stosunkach. Chwila napięcia i chłopiec po prostu biegnie do ojca i przytula się do niego. A Kratos tula go do siebie. To jest prawdziwa zgoda i wzmocnienie relacji, która być może przeszła na cięższą próbę. Zrozumienie, empatia i partnerstwo. Chyba będę ryczał. Atreus wyznaje, że ten cały chaos to jego wina. Uwolnił strażnika Helu, Gorma. Wszyscy na niego naskakują. Broni go tylko Kratos ze swoim. Andrzeju wyklepie się. Kładzie dłoń na ramieniu syna i obaj wyruszają do Helheimu. Tam dopadają Gorma i toczą z nim epicką batalię. Pokonują go, ale on wstaje ponownie, więc walczą jeszcze raz, bo ogar Hel nie posiada duszy, którą mogliby uśmiercić. I dzieje się coś niezwykłego. Pamiętacie początek, w którym Atreus żegnał jednego ze swoich wilków Fenrira? Śpiewał pieśń pożegnalną, rzucając zaklęcie. Kawałek jego duszy wniknął w sztylet Atreusa. Stąd pomysł już wypróbowany. Jeśli udało się z Jormungandrem, może udać się z Fenrirem. Atreus przesyła fragment duszy Fenrira do ciała Gorma. I tak olbrzymi Gorm staje się potulnym Fenrirem. W sensie, serio, gigantyczny wilk staje się uroczym 15-metrowym kundelkiem, który posłusznie udaje się do Midgardu na życzenie Atreusa. Kryzys zażegnany, ale moment rozluźnienia staje się szansą na poważną rozmowę między ojcem i synem. Kratos wyznaje, że w ostatnim czasie tracił nad sobą panowanie, że zbliżał się do wersji siebie, którą chciał wyprzeć raz na zawsze. Surowy i nieufny wobec syna. Wie, że to zachowanie pchnęło Atreusa do ucieczki do Asgardu. Ale Atreus z kolei przyznaje, że bez ojca stał się lekkomyślny, zbyt pewny siebie. Popełnił błędy, uwolnił Gorma. Obaj zdają sobie sprawę, że tylko razem mogą osiągnąć więcej. On our journey together, you have grown into a warrior worthy of your namesake. I was the one who was not ready. Dlatego składają sobie przysięgę. Jeśli kiedykolwiek znów będą osobno, to niech Kratos słyszy w swoim sercu i w swojej głowie głos Atreusa i w drugą stronę. W ten sposób zawsze będą kimś więcej, niż byliby bez siebie nawzajem. Let's make a promise. I'll listen for your voice in my head when you're not there. To guide me. And you do the same. All right? Atreus dodaje, chcę mieć pewność, że sobie beze mnie poradzisz. Tak jakby obydwaj wierzyli, że któryś z nich może nie dożyć do końca tej historii. Kratosowi bardzo szybko przychodzi przetestować złożoną przysięgę, bo staje naprzeciw Heimdala. Pojedynek jest bezlitosny, ale replikująca się włócznia Draupnir daje Kratosowi przewagę. Przybija Heimdala do ściany i w nietypowy dla siebie sposób, nie chcąc go zabijać, daje mu szansę. Heimdal z niej nie korzysta, Kratos wie, że dopóki żyje, Atreus nie jest bezpieczny, dlatego odbiera mu życie. Mimir po raz pierwszy od dawna jest w szoku. W jego słowach, nie mam pewności, Kratosie, czy to my złamaliśmy los, czy to los złamał nas. Z powrotem w krasnoludzkiej chatce podczas zebrania całej drużyny przy gorącym kakao, Atreus opowiada o planie Odyna. Chce zebrać w całość relikt, tajemniczą maskę, żeby spojrzeć poza znaną rzeczywistość. I Kratos, ufając Atreusowi, zgadza się, żeby powrócił do Asgardu i zebrał więcej informacji. Remember our promise. Tak też się dzieje. Odyn wysyła Atreusa i Thru, córkę Thora, po kolejny kawałek maski, ale najpierw trzeba odnaleźć samego Thora. A ten siedzi w karczmie, zapija się w trupa i wszczyna burdę, bo czuje, że zawodzi jako syn, jako mąż i jako ojciec. Mówiąc prościej, pogrąża się w alkoholizmie, chociaż udawało mu się pozostać trzeźwym. Sytuacja może wydawać się komiczna, gdyby nie była tragiczna, gdy Thrud widzi swojego ojca w takim stanie.
To jest odwrotność relacji Atreusa i Kratosa. Ci jedynie się do siebie zbliżyli, a Trud jest rozczarowana swoim ojcem. I coś w torze w tym momencie pęka. Mom and I are here for you, even when you're here. We love you. You know that. I just thought this was behind us. I fucked up. Yeah, you fucked up. Wraz z Atreusem spełnia życzenie Odyna. Znajdują brakujący fragment maski, ale Atreus wraca z nią z powrotem do krasnoludzkiej chatki na drzewie, nie do Odyna. Zbiegają się wszyscy niezwykle podnieceni artefaktem, a szczególnie podniecony wydaje się nasz pacyfista Tyr. Bierze maskę w dłonie i przekonuje resztę, że to jest ich szansa na uzyskanie przewagi nad Odynem. Powstrzymuje go Brok. Cóż podejrzewa? Jak to jest, że Tyr zaraz ruszy do Asgardu? Chwila. To cały czas wiedział, jak tam dotrzeć i nic nie powiedział? I dlaczego w zasadzie mówi do Atreusa Loki? Like, what's with him calling you Loki anyway? You know that ain't his name. Hey, I'm talking to you. You never shut up. Run! All the things, Odin. Let go of the boy and face me. Boom! Tyr. To nie Tyr, to Odyn. Przez cały ten cholerny czas to nie Atreus szpiegował Odyna w Asgardzie. To Odyn szpiegował naszą wesołą ekipę bohaterów, podszywając się pod Tyra od samego początku, odkąd tylko uwolnili go z więzienia w Svartalfheimie. Odyn / Tyr rani Broka i ucieka wraz z maską z powrotem do Asgardu. A Brok umiera w ramionach swojego brata Sindriego. Wie, co zrobił wcześniej. Wie, że już kiedyś wyrwał go ze szponów śmierci i wybacza mu. Pod warunkiem, że nie zrobi tego ponownie. Nadchodzi chwila żałoby. Sindri obwinia Kratosa i Atreusa za śmierć brata. Oddał im wszystko. Pomógł jak potrafił. Kuł broń dla Kratosa. Wspierał Atreusa za plecami ojca. Zaprosił ich do własnego domu. A ich uczynki odebrały mu brata, którego wcześniej wyciągnął z samego Helu. To jest koniec przyjaźni. Sindri zmienia się diametralnie w BDS-a, nawet leczy się z germofobii. A Freja i Freyr organizują siły ze wszystkich krain do starcia z Odynem i Asami. Ba! Freyr jednoczy cholerne mroczne i jasne elfy w Alfheimie, rozumiecie? Tak bardzo go tam kochają, że jest w stanie zakończyć trwający milenia konflikt. Cuda się zdarzają, pora na Ragnarok. Więc w tym czasie Kratos i Atreus wybierają się do Muspelheimu w poszukiwaniu Surtra, którego rola w przepowiedni jest kluczowa, żeby zniszczyć Asgard. Surtr nie jest specjalnie podniecony tą wizją, ale decyduje się pomóc bohaterom i tak rodzi się olbrzym, który robi wrażenie. Przed szturmem na Asgard zostaje ostatnia kwestia do ustalenia. Kto będzie tym, który poprowadzi zjednoczoną armię światów? Kto przyjmie rolę czempiona? No zgadujcie. Tak, historia zatacza koło. Za namową Frey raz jeszcze Kratos staje na czele armii jako generał. On i Freya dają przemowę godną Braveheart i dokonują inwazji na Asgard. Rozpierdziel na całego. Ready yourselves. W tle bitwy spełnia się najbardziej cudowny kawałek nordyckiej mitologii. Thor walczy z wężem Jormungandrem i sprzedaje mu taką lepę Mjolnirem, że cofa go w przeszłość, rozumiecie? To nie jest największy problem, right? Jormungandr! Back to your sister. You must hold back Ragnarok. This fight is mine. But if I could just... Take Atreus in the mask and do not look back. My son trusts you, so I trust you. Właśnie dlatego Jormungandr poznał w przeszłości Atreusa, bo go Thor tak jebnął, że cofnął się w czasie o kilkaset lat.
ale prawdziwe danie główne to jest pojedynek Kratosa z Thorem. Właściwie rematch, bo to jest kolejne ich starcie. Kratos zwycięża, ale okazuje mu litość. Postępując tak, jak chciałby Atreus. Wskazuje na przyjaźń między ich dziećmi, Atreusem i Thrud. Może to jest lekcja także dla starych? Zawsze jest szansa na zmianę. Obaj dobrze wiedzą, jak to jest być więźniem swoich przeszłych zachowań. Obaj dobrze wiedzą, jak to jest mieć toksycznych ojców bogów. Więc Kratos odkłada swój topór, a Thor odkłada swój młot. Your daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her... I would not. I nagle pojawia się Odyn i robi synowi burę, że jak to tak, że co on robi? On nie jest od myślenia, on nie jest od gadania, nigdy nie był. On jest od napierdalania. You don't think, I think you kill. It's a simple fucking concept. Sif was right about you. Thor odmawia po raz pierwszy Odynowi, przyznając rację swojej żonie Sif. Zbyt długo był narzędziem w rękach ojca. I Odyn zabija Thora. I robi to na oczach jego córki, swojej wnuczki Thrud. Pierwszy raz Thrud widzi prawdę. Widzi jej dziadka takim, jakim jest. Takim, jakim Atreus mówił jej, że jest. Mistrzem manipulacji, któremu nie zależy na nikim poza samym sobą. Więc Odyn atakuje Thrud, która próbuje podnieść Mjolnir. Kratos i Atreus stają ramię w ramię przeciw Odynowi. Do walki włącza się także Freja, zaznaczmy, była ukochana Odyna, co dodatkowo dodaje pikanterii całej sytuacji. Odyn próbuje raz jeszcze przekonać Atreusa, że maska, którą posiada, może zmienić historię tego świata. Apeluje do jego rozsądku. Wspina się na wyżyny swojej charyzmy i możliwości manipulacji. Ale Kratos ufa swojemu synowi i nie stawia go przed żadnym wyborem. Wie, że jest dorosłym, samodzielnym wojownikiem. Niech sam zdecyduje, co zrobić. Atreus na oczach Odyna łamie maskę. Wspólnie z ojcem pokonuje rozścieczonego Odyna. Po czym Atreus przelewa duszę Odyna do jednego z kulistych kamieni, w których trzymane są dusze gigantów. Co za poetycka ironia, biorąc pod uwagę, że Odyn wcześniej wymordował gigantów. Atreus oddaje kamień Kratosowi, a Kratos oddaje kamień Freji, pozostawiając w jej dłoniach decyzję, co z nim zrobić. Po czym ta oddaje znowu kamień Atreusowi. Wtem pojawia się Sindri i rozwiązuje ten węzeł gordyjski. Wyrywa kamień Atreusowi i rozbija go swoim młotem. Jako zapłata za życie Broka. That's what comes next. Egzystencja Odyna dobiega końca. Olbrzym Surtr, który stał się dosłownie Ragnarokiem wcielonym, rozrywa Asgard. Pojawia się Angrboda i Piesio Fenrir, którzy pomagają drużynie bohaterów uciec z rozpadającej się krainy. Ragnarok dobiega końca, a Atreus traci przytomność i budzi się w Midgardzie. I już wie, co musi teraz zrobić. Nie wie tylko, jak powiedzieć to ojcu. Angrboda zabiera Atreusa oraz Kratosa do ostatniej jotuńskiej kapliczki. Tę jedną stworzyła najbliższa im osoba, sama Fej. Fej, a właściwie Laufey, ukryła ją wbrew woli swojego ludu, chcąc, żeby Kratos i Atreus nie byli niewolnikami jakiejkolwiek przepowiedni, żeby podążyli swoją własną drogą. Atreus wyznaje ojcu, że teraz i on musi pójść swoją własną drogą. Jest w połowie gigantem i chce wraz z Angrbodą odnaleźć innych Jotnarów, odbudować swój lud i jego kulturę w świecie bez terroru Odyna. Kratos wie, że to już czas. Dał synowi tyle, ile mógł i teraz musi pozwolić mu na samodzielność. Powstrzymując łzy, mówi: Loki will go. Atreus. Atreus remains. Loki odejdzie. Atreus pozostanie, dotykając swojego serca. To podtrzymanie obietnicy, że będzie zawsze niósł w sobie perspektywę syna, aby bez niego nie stać się znów kimś mniej. Atreus odchodzi wraz z Angrbodą, ale Kratos odkrywa jeszcze jedną kapliczkę, ukrytą za tą, którą właśnie widział z synem. I ukazuje ona panel z Kratosem wielbionym przez ludzi.
traktowanym jak prawdziwy, dobrotliwy Bóg. Odyn kpił z niego, że jest jedynie namiastką Boga, że jest maszyną do zabijania, do której nikt nigdy by się nie modlił. A na tym panelu widzi siebie jako dobrotliwego budowniczego, jako kogoś, kogo ludzie kochają. Widzi siebie takim, jakim nigdy nie był w stanie sobie wyobrazić. I po raz pierwszy Kratos płacze. Opuszcza kapliczkę i dołącza do Frey i Mimira, mówiąc, że mają wiele do zrobienia. Mają krainy do odbudowania. There is much to do. Much to rebuild. To jest koniec historii Kratosa, Boga Wojny. A początek historii Kratosa jako Boga Pokoju. Koniec. Uff. Nie chcę tego zakończenia zepsuć zbędnymi słowami, dlatego powiem tylko, zachęcam Was do obejrzenia eseju, który niebawem się ukaże. Link znajdziecie w opisie pod filmem i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach i polubcie film.